Kolekcja elektrowni liczy ponad 6 tysięcy obiektów. To głównie malarstwo i rysunki. Wielkość zbiorów stawia elektrownię w grupie ważniejszych tego typu kolekcji w Polsce. Większość prac, czyli 4,5 tysiąca, należało do niedawna do Muzeum Sztuki Współczesnej. Na inauguracyjnej wystawie można obejrzeć obrazy wielu znanych twórców, m.in. Edwarda Dwórnika czy Jerzego Nowosielskiego. Na otwarciu były tłumy. Utrzymanie takiego zainteresowania kolekcją to trudne wyzwanie dla elektrowni. Pokazywania tej sztuki jest na zapewnione przynajmniej przez nas na naście lat i tu nie będzie w tym problemu jakiegokolwiek, z tego względu, że niektóre dzieła będą może pierwszy raz pokazywane, bo w Malczewskim one może nie ujrzały światła dziennego, jeżeli ujrzały, to może już nikt nie pamięta. Zresztą ta przestrzeń jest inna. Dzieło, jak się zaaranżuje w innej przestrzeni, całkiem inaczej może być odbierane. Wśród gości była znana krytyk sztuki Bożena Kowalska. Od lat pasjonuje się ona tak zwaną sztuką geometryczną i współpracuje z elektrownią. Z pewnością w otwartym ośrodku znajdzie się miejsce na tego typu twórczość. Nie miałby nic przeciwko temu Aleksander Olszewski, który też jest przedstawicielem artystów posługujących się językiem geometrii. Różne opinie są na ten temat, że tej powierzchni wystawowej, takiej czystej do wieszania klasycznych obrazów, być może do instalacji więcej jest tutaj możliwości, bo rzeczywiście przestrzeń rozbudowana i na zewnątrz i na pewno spełni te warunki, ale do takiego klasycznego malarstwa, jak tutaj mamy fragment tej kolekcji, no to troszeczkę jest to przymało, ale myślę, że sobie tutaj pracownicy, wiem, że mają koncepcję, jak ten program wystawieńczy tu powiększyć, poszerzyć. Do czasu przebudowy elektrownia zajmowała się szeroko pojętą sztuką współczesną. Było tam również miejsce na performance czy koncerty muzyczne. Myślę, że wnętrze jest piękne i rzeczywiście może być inspirujące do wielu, wielu gatunków muzyki. Budowa elektrowni wraz z wyposażeniem kosztowała 22,5 miliona złotych.